Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony, z firmy Mavkar, a tutaj po raz kolejny Audi A4 B8, tym razem po liftingu. Nie ma co się oszukiwać, auto wygląda bardzo świeżo przez te zmiany, czyli dodanie tych jeszcze troszeczkę większych reflektorów, większego grilla i przede wszystkim paska LED. Auto naprawdę utrzymuje świeżość i wygląda dalej jak samochody, które produkowane są do dziś. Poza tym mi osobiście bardzo się podobają te rozwiązania z tym paskiem. Jest to taka nowoczesność i przede wszystkim te światła wyglądają też dynamicznie. Tutaj mamy rok 2012 z przebiegiem 273 tysiące i oczywiście jest to dwulitrowy diesel, jak często u mnie to bywa. Tym razem już poliftowy, czyli 136 koni, ale jeździ też dobrze przy tym aucie. Dalej, wspominając o wyglądzie, na pewno idzie zaobserwować tutaj, że poprzedni właściciel poczynił dość duże modyfikacje. Zaczynając od 20-calowych kół, które fajnie się wpisują w obręb nadwozia. Widzicie, jak teraz przechodzę sobie z tyłu. Nie ma żadnych wystających elementów, więc nic się tego nie będzie czepiał. Dość dużego tylniego wydechu, zmienionej tyndy i lotki na większą, przyciemnienia szyb oraz obniżenia zawieszenia, bo mamy tutaj zawieszenie to obniżane, czyli leciało mi z głowy, gwintowany, już mi się przypomniało. Więc jeszcze z takich dodatków, polski akcent, chociaż auto jest z zagranicy, owiewki, heko. Można to zostawić, można to wyjąć, niech każdy sobie tam zdecyduje, nie jest to nic trudnego do zrobienia. Ja to zostawiam, bo to też fajna opcja, gdzie na przykład możemy sobie auto wywietrzyć, zostawić szybkę, na pewno nam nie napada do środka. Plus jeszcze taki, pewnie jak widzicie po lampach, lampy są dymione, oklejone folią i jeszcze tak wyróżnia to autko bardziej z tłumu. Nie wiem, czy wspominałem o tym sportowym stożku w filtrze powietrza. To też jest tam dołożone. A z wyposażenia oczywiście Xenon, bo Xenon ma te fajne paski LED, jak tutaj widzicie. Czujnik światła, czujnik zmierzchu i w bagażniku mamy jeszcze dopinany hak Westfalia. Klocki tarcze ładne, opony są z 20 albo z 21 roku, bardzo świeże, na pewno nie ma się do nich do czego doczepić. Technicznie auto jeździ bez problemów, jest tam sporo faktur na wymiany, ale tak jak zawsze opowiadam Wam we wnętrzu pojazdu. Może spróbuję Wam pokazać, jak wygląda ta oponka. O, tutaj widzicie, opona jest Nuvencia, więc jeszcze ktoś sporo na tym polata. Relingi srebrne. Srebrny pasek, naprawdę auto wygląda dość dobrze. Z tyłu jest troszeczkę jak bardziej posadzone, ale tam jest gwint obniżony praktycznie na maksa. Tu jest też delikatnie podniesiony, żeby to auto też mogło jakoś wjechać na lawetę, no i żeby można było nim jeździć w zimę. Jak ktoś chce, można sobie go skręcić do dołu i auto wtedy usiądzie praktycznie na ziemi. To ja zostawiam na razie tak. Dalej to będzie decydował o tym właściciel. Zacznijmy sobie od książki serwisowej. Proszę bardzo, tu macie pierwsze wpisy z przebiegami 30-60 tysięcy. I oby wszystko tutaj jest w Audi. Dalej 15,89, 119 przez rok zrobiony. I tutaj dalej 149, 154, 174, 190, 210, 222. I cóż jeszcze? Mamy jeszcze dwa. Jakiś tutaj ostatni 248 i tutaj 200 chyba, nie wiem, czy to 73 czy 63. Ciężko stwierdzić. Ale dalej, tutaj jeszcze Wam pokażę. Jest jakaś fakturka z 18 roku. Tutaj druga też. Macie powbijany przebieg 234. No i to są te, tutaj są te serwis protokoły z Audi. Spójrzcie, jest kilka. Wszystkich nie będę dokładnie pokazywał. Ale ostatni jest tutaj z 2019 roku przy 222 tysiącach. Sekundę zbiorę to i nagrywamy środek. To nagrajmy sobie wnętrze, zacznijmy od licznika. Nie palam się żadne błędy, widzicie sobie przebieg. Jedyne to jakaś tam jedna jest żaróweczka spalona, ale to ogarnę, więc tym się nic nie przejmujcie. Spójrzcie, jest tutaj wersja wyposażenia troszeczkę ta lepsza z tymi chromami. Fajnie się to prezentuje, wygląda to naprawdę tak, można powiedzieć w skrócie, bogacej. Mamy to tu, tu, tu jest pozmieniane oraz na środku wokół gałki. Ręcznego chyba ma każdy. Mamy to srebrną obramówkę. No i fajnie też wygląda ten panel środkowy, gdzie mamy tutaj niestandardowy
plastik, tylko jest tutaj tak zwane black piano, czyli lakier, że jak widzicie, moja ręka się tutaj odbija. Dalej, o wyposażeniu. Podgrzewane fotele oraz podgrzewane lusterka. No, standardy, 4 elektryczne szyby, ABS-y, centralne zamki, nie będę Wam o tym już wspominał. Fajna jest kierownica, trójramienna, nie jest ten taki placek brzydki, bo potem według mnie te poliwcie zrobiły się brzydsze, te kierownicy. Mamy też tutaj sterowanie, widzicie tempomat, przełącznik, który Wam też tutaj wspominałem, czujnik światła, czujnik zmierzchu, to samo. Oczywiście ekran też ma środkowy, kolorowy, wie się też, bo potrafią być już w tych poliftach po prostu czarno-białe, nie czarno-czerwone. Czy coś jeszcze mam wspomnieć? Pokażę Wam fotele, fajne oczywiście kubełki, sportówki. Mój też ładny, minimalne ślady zużycia od siedzenia, ale nie jest przedarty. Naprawdę siedzi się na nich bardzo wygodnie. Kierownica też, spójrzcie, przebieg niby wysoki, postaram się to jakoś Wam to tutaj uskutecznić, ale naprawdę jest ładne, nie ma żadnego przetarcia. Bardzo pewnie siedzi w dłoniach dzięki temu tutaj przetłoczeniu. System audio, mamy SDK tutaj, CD i AUXa w schowku, znaczy nie w schowku, tylko pod podłokietnikiem. No i oczywiście jest funkcja auto hold, o której kiedyś wspominałem. Gdy mamy to włączone i zapięte pasy, podczas zatrzymywania po prostu i mocniejszego wciśnięcia hamulca, auto będzie lekko zaciągało ręczny i same przy ruszaniu samo puści, więc jest taka wygodna opcja, gdy ktoś lubi stanąć sobie na luzie. Przy okazji też widzicie mieszek, fajnie wygląda. Gałka od zmiany biegów też nie jest zniszczona. Czy to chyba na tyle? No jeszcze ewentualnie mogę Wam pokazać na wielu ważne ISOFIX z tyłu jest, więc można bez problemu zapiąć fotelik. I jeszcze taka ostatnia cecha, która mi się przypomniała na samym końcu. Auto jest wygłuszone i ma dodatkowe głośniki z przetwornicami w boczkach. Wygłuszone jest praktycznie całe, ma wygłuszony bagażnik, ma wygłuszoną nawet pod maską tutaj osłonę. I tutaj po zdjęciu boczka zobaczycie, że jest dodatkowy głośnik i duża taka jakby przetwornica. Więc myślę, że fani dobrej muzyki na pewno się ucieszą z tej delikatnej zmiany. Cóż, chyba aucie to tyle. Zapraszam Was do polubienia mojego Instagrama Mafkar Auta. Przede wszystkim subskrypcji kanału, bo zawsze może się coś trafić, co przeoczycie na oto moto, a tutaj wpadnie do Was i będziecie widzieli przed wszystkimi, bo czasami będę rzucał też auta przed publikacją na Otomoto. I pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone, jest możliwość wykupienia gwarancji do roku czasu i jeżeli nie macie jak sobie auta dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, mogę je zawieźć na lawecie. Pozdrawiam, hej!